Polityka władz austriackich w pierwszej połowie XIX wieku polegała na masowym sprowadzaniu do miast galicyjskich oficerów i urzędników z głębi cesarstwa. W ten sposób ojciec Jana Lama, cesarski komisarz skarbowy Konrad Lam, znalazł się w Stanisławowie, gdzie w 1837 roku ożenił się z 18-letnią panną Joanną Ziołecką. Tam w 1838 roku urodził się ich syn, który na chrzcie otrzymał imiona Jan Paweł Ferdynand. Początkowo młody Jan wychowywał się razem z młodszym o niespełna 2 lata bratem Lucjanem w domu swych polskich dziadków, choć jak sam wspominał w autobiografii, niemal do 9 roku życia mówił i myślał tylko po niemiecku. W 1847 roku wraz z rodzicami został przeniesiony do Narola koło Lubaczowa w ziemi bełskiej. Po przeprowadzce Jan z braku odpowiedniej szkoły w Narolu uczył się wyłącznie w domu i to tam dzięki ogromnemu wpływowi matki wybrał polską narodowość. W 1852 roku Konrada Lama przeniesiono do Buczacza, gdzie Jan zdał egzamin wstępny do 6. klasy i rozpoczął naukę w stojącym na wysokim poziomie liceum Bazylianów, które dzięki pracowitości i zdolności do nauki ukończył z wyróżnieniem. Egzamin dojrzałości złożył w Stanisławowie w roku 1855, po czym uzyskawszy stypendium udał się na Uniwersytet do Lwowa i tam spędził 3 lata na wydziale prawniczym, bardzo niechętnie, jak sam o sobie mówił. Studia prawnicze na tyle mu się nie podobały, że zamiast podjąć praktykę urzędnika sądowego, wolał podczas kampanii w roku 1859 wstąpić do cesarskiego wojska, z którym pomaszerował do Włoch. W pamiętnych bitwach pod Solferino i Magentą nie zdążył wziąć udziału, choć z wojny wracał z oficerskimi epoletami. Pierwsza jego praca literacka przypada na rok 1862. Wydał on wtedy historyczny poemat Zawichost, który opowiadał o średniowiecznej, zwycięskiej bitwie pomiędzy rycerstwem Leszka Białego z wojskami ruskimi. Piękny język wskazywał niezaprzeczony talent. Jego krytyczny umysł miał zajaśnieć na polu satyry i prężnie rozwijającego się dziennikarstwa. Zanim do tego doszło, w lutym 1863 roku Jan wraz z bratem Lucjanem ruszył ze Lwowa z 300-osobowym oddziałem złożonym głównie z młodzieży lwowskiej, dowodzonym przez Jana Czarneckiego i wziął udział w wymierzonym przeciwko Rosji powstaniu. Walczył w rejonie Tomaszowa Lubelskiego, a następnie wykorzystując swoją wiedzę wojskową, nabytą w armii austriackiej, już w randze kapitana bił się z Rosjanami w szeregach oddziału Dionizego Czachowskiego w Sandomierskim. Po rozbiciu oddziału Czachowskiego przedostał się na Wołyń, gdzie walczył pod komendą pułkownika Edmunda Różyckiego, biorąc udział w jego kawaleryjskim rajdzie na Podole. Wysłany przez dowódcę do wschodniej Galicji, miał zorganizować kompanię dragonów. Do czego jednak nie doszło, bowiem władze austriackie, obawiając się rozszerzenia rebelii na swoim terytorium, rozpoczęły masowe łapanki uczestników powstania. W marcu 1864 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu na zamku w Złoczowie, gdzie spędził kilka miesięcy. Po uwolnieniu, nie będąc pewny, czy władze austriackie zupełnie zaniechały represji, zamieszkiwał przez jakiś czas we dworze Wiktorówka w Cyrkule Tarnopolskim. Tam poznał swą przyszłą żonę Marię Jasińską, córkę Ignacego i Marii Zwitwickich, właścicieli tamtejszego niewielkiego majątku ziemskiego. W 1866 roku państwo Lamowie zamieszkali na stałe we Lwowie. Tam Jan rozpoczął współpracę z jednym z najwybitniejszych redaktorów galicyjskich i polskich, Janem Dobrzańskim, który redagował poczytną Gazetę Narodową. Talent młodego publicysty nie uszedł jego uwadze, dzięki czemu na łamach kierowanej przez niego gazety Lam zaczął regularnie drukować swoje cotygodniowe kroniki lwowskie. Z czasem kroniki zaczęły się ukazywać regularnie na łamach innych gazet. Były to pisane żywym językiem felietony, które niemal od razu zaczęły wzbudzać ogromne zainteresowanie wśród czytelników. O ich literackiej wartości świadczy fakt, że stały się one inspiracją dla Bolesława Prusa, który sam zaczął pisać swoje kroniki dla prasy warszawskiej. Oprócz swych felietonów, Lam pisał też powieści satyryczne, często porównywany do Charlesa Dickensa. Autor poruszał tematy bieżące, chłostał fałsz, obłudę w życiu publicznym i pozerstwo.
Uchodził za autora o znakomicie rozwiniętym zmyśle obserwacji i fenomenalnej pamięci, a określenia jego obiegały cały kraj i wiele z nich długo jeszcze funkcjonowało po jego śmierci. Jest m.in. autorem określenia Goguś, którego pierwowzorem był słynący z ekstrawaganckiej elegancji młody hrabia August Dzieduszycki Gogo, posiadacz strojów z olbrzymimi kołnierzami, fantastycznych krawatów i kapeluszy niebywałej wysokości. Ironiczny pamflecista, mimo iż łagodnego usposobienia o wykwintnych manierach, bywał też zapalczywy i zacięty, a zatargi z przeciwnikami prowadziły go nawet do sali sądowej. Czynnie wspierał ruch Sokoli. Organizacja, której poza zadaniem otrzymania tężyzny fizycznej wśród młodzieży było też rozwijanie patriotyzmu i narodowych tradycji, otrzymała od Jana Lama słowa do dziś wykonywanego hymnu. Żyjący życiem swojego miasta, Jan Lam był stałym bywalcem cukierni Żmudzińskiego przy lwowskim rynku, gdzie spędzał czas przy czarnej kawie, koniaku i brylował w towarzystwie wielbicieli, snując przy stoliku swoje znakomite gawędy. Prowadził specyficzny tryb życia. Często sypiał do późna, śniadanie jadał wieczorem, po czym szedł w miasto słuchać plotek, relacji i głosów dobiegających od sąsiednich kawiarnianych stolików. Następnie o północy zjadał obiad, a kolację zamawiał o świcie, kiedy knajpy zamykały swoje podwoje. Pomiędzy wypracowanym w taki sposób podziałem godzin pracował, szlifując powieści i artykuły, których napisał ponad 1000. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, niszczony chorobą wywołaną bardzo nieregularnym trybem życia, znękany 3-letnimi cierpieniami, w ciągu których początkowo nie wypuszczał pióra z ręki, a później, gdy go nie mógł już utrzymać, co tydzień dyktował swoją kronikę. Zmarł 3 sierpnia 1886 roku. W tym samym dniu Gazeta Lwowska umieściła jego ostatni felieton. Autor poruszał w nim sprawę objęcia opieką lekarską ubogich. Jego pogrzeb na cmentarzu Łyczakowskim zgromadził tysiące Lwowian różnych stanów, a o śmierci informowała nie tylko polska prasa. Już po odzyskaniu niepodległości władze miasta Lwowa umieściły na kamienicy, w której zamieszkiwał, pamiątkową tablicę. Pomimo burz dziejowych, tablica ta zachowała się do dnia dzisiejszego.